Jesteśmy właściwie najbardziej poszkodowaną branżą, która ucierpiała w wyniku epidemii koronawirusa. W połowie lutego zostały odwołane pierwsze imprezy targowe i to właściwie spowodowało zatrzymanie całego cyklu produkcyjnego. Siadły właściwie wszystkie działy w naszych firmach, zatrzymały się działy projektowe. No, zostaliśmy praktycznie bez pracy. Sezonowość naszej pracy, czyli podział na sezon wiosenny i sezon jesienny, powoduje to, że mamy dwie długie przerwy, to są praktycznie 4 miesiące w roku, gdzie tej pracy nie mamy na pełnych obrotach, a te pozostałe sezony, czyli jesienny, wiosenny, mają nam zapewnić środki utrzymania na czasy, gdy tej pracy nie ma. W tej chwili ten sezon został zatrzymany po 1,5 miesiąca pracy. Zostaliśmy po prostu rzeczywiście w trudnej sytuacji, niektórzy wręcz w sytuacji tragicznej. Ciężko mówić jeszcze o szacowaniu strat. Na pewno to będzie miało wpływ na naszą działalność i akurat obiekt, którym ja kieruję, myśmy stosunkowo wcześnie podjęli te działania i wyszliśmy naprzeciw wszystkim naszym klientom po to, aby znaleźć taki termin i aby wydarzenie się odbyło. Czy i w jakim zakresie będą straty, to dopiero się okaże w dłuższym okresie czasu. Na pewno najważniejszym problemem na dzisiaj to jest problem związany z płynnością finansową, więc przede wszystkim pierwsze, co uderza w tą branżę, to jest kryzys dotyczący płynności finansowej. Możemy ponieść totalną klęskę i zostać tylko i wyłącznie z długami. Wszyscy z nas z firm wystawienniczych mają leasingi, mają kredyty. Nie idzie na dzień dzisiejszy inaczej działać, aniżeli za posiłkowaniem się finansowaniem zewnętrznym. Pomoc może być różna. Może być to poprzez zmniejszenie podatków, może być poprzez zmniejszenie składek ZUS-u albo refundowanie tych składek ZUS-u. Podatki od nieruchomości, które płacimy. My, jak my nie zarabiamy, to nie mamy z czego płacić. Potrzebowaliśmy takiej właśnie pomocy od rządu. Jeśli nie znajdziemy jakiegoś wsparcia ze strony zewnętrznej, w tym przypadku, nie wiem, rządu, banków, firm leasingowych, to na pewno nasza branża nie przetrwa. Jest to grupa kilku tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. Jesteśmy jako firmy wystawiennicze w Europie potentatami. Jesteśmy największym dostawcą usług targowych na terenie Europy. I jeśli nie dostaniemy wsparcia w tej chwili zewnętrznego, na pewno będzie nam bardzo trudno, a wręcz niemożliwe dla niektórych firm przetrwanie.